Magda Żakowska, dzień dobry. Chłodne i wilgotne powietrze nie przestaje płynąć do Polski. Przed nami także bardzo wietrzne godziny. Noc w całym kraju przyniesie pochmurną i deszczową pogodę. Temperatura wahać będzie się w przedziale od 10 do 8 stopni. Chłodniej będzie nad ranem na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Tam około 7 lub 6 stopni. Wiać będzie silnie, nawet porywiście z południowego zachodu. Także jutro zachmurzenie nawet całkowite i dalsze opady. Temperatura w kraju wyrównana będzie 11 lub 12 stopni. Przez cały dzień dokuczać może nam silny i porywisty południowo-zachodni wiatr. W regionie wieczorem dużo chmur na niebie, ale bez opadów. W nocy zacznie padać, a zachmurzenie jeszcze wzrośnie. Nad ranem na termometrach około 10 lub 9 stopni. Będzie to także bardzo wietrzna noc. Jutro od rana te deszczowe chmury szczelnie zakrywać mogą niebo, także po południu bez większych zmian. Chłodno, 11 lub 12 stopni. Odczucie chłodu spotęguje silny i porywisty południowo-zachodni wiatr. Na barometrach teraz wzrost ciśnienia, jutro będzie 991 hektopaskali. W piątek wyjrzy chwilami słońce, od 7 stopni w nocy do 12 w ciągu dnia. Nadal wiać będzie silnie. W sobotę przejaśnienia i przelotne opady. Do tego rześka i nadal wietrzna pogoda. Także w niedzielę przeważać będzie zachmurzone niebo. Wiatr jednak nareszcie osłabnie i będzie nieco cieplej niż w poprzednich dniach. I oby był to dopiero początek poprawy pogody, a kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.